When everything is white, glimmering silver white, and stillness fills the night, it's Christmas. A winter wonderland, a snowball in each hand. Take me away, Christmas Day. Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym vlogu na moim kanale. To jest szaleństwo. To jest szaleństwo, już widzicie na pewno po tytule. Lecimy do Nowego Jorku. Tak bardzo się cieszymy, tak bardzo jesteśmy podekscytowani. Czekaliśmy na to naprawdę, no, spory czas, dlatego że od początku plan był taki, że 25 listopada wylatujemy do Nowego Jorku. Natomiast moja operacja troszeczkę pokrzyżowała nam plany. Musieliśmy zmienić rezerwację, przesuwaliśmy. Do momentu, aż w końcu będę się dobrze czuła. Nadszedł ten dzień, także jedziemy na lotnisko. Czy jest pan podekscytowany, że leci pan do Nowego Jorku? No, jestem na razie, no tak, tylko że boję się, że nie polecimy. No słuchajcie, był już wczoraj mały taki kryzys. Ja powiedziałem sobie, że jak rano nie będzie, to będziemy wtedy dzwonić. Okazało się, czytałem artykuł jeszcze jak spałeś wczoraj, że możliwe jest edytowanie Esty w jakimś stopniu, nie? Tylko no. Nie wiem, czy to jest edytowanie jak paszport jest inny. No to już nas nie interesuje, lecimy. Esta, to jest najważniejsze. Do 72 godzin zawsze się wydaje, u nas było to trwało no z 8 godzin. Mamy szczęście jak zwykle w życiu. Lecimy. Lecimy do Nowego Jorku! Paszporty są? Są. Esta? Jest. Covidowe te rzeczy? Są. Co jeszcze? Bez czego nie pojedziemy? Laptop? Są. Jest przejściówka? Tak. Aparat, wszystkie ładowarki? Buty? Buty. Są buty. Coś jeszcze? Dobra, wszystko. Klapki bierzesz? Nie. My zawsze obładowani. Wózek. Jedna walizka Charlie. Moja walizka. Luki walizka i dodatkowa walizka. Lecimy biznes klasą, a to oznacza, że na osobę możemy mieć aż 3 walizki. Oczywiście tyle nam nie jest potrzebne, bo nawet tego nie załadujemy. Nie mamy też 20 kg, tylko chyba 32. Także też fajnie, bo będziemy mieć po prostu bardzo wygodnie w tej biznes klasie, ale już mniej fajnie, bo musieliśmy za Charlie zapłacić jak za dorosłego człowieka. Rozumiecie to? Dwuletnie dziecko, no ale zajmuje miejsce, więc trzeba płacić. O. I umieć jak to założyć. Jak chcesz, żebym opował, a jak odłączysz, to będzie tylko odkurzał. Dobra. Ja ci to wytłumaczę na Facebooku. No, no, ale... Uważajcie na siebie, ty uważaj na swój brzuszek, na mięcie. Jedziemy! Ja na Andrzejkę. Myśla, chodź! Ty na Andrzejkę, ty na obie. Tak, dziękuję bardzo. Raz, dwa. Widzimy się przy świętami. Wszystko będzie nagotowane, przygotowane. Super. Ta też? Ta też. Ta też. Jezus Maria. Jeszcze jest wózek. No. O, jest wózek. O, Boże. Wiesz, mam nadzieję. Tak, bez wózka to nie wyrówa. Czerwony, świąteczny. Super. Uwielbiam tak obładowana jechać. No, nieźle. To żywa? To żywa z Biedronki. O, popatrz, takie żywe. Fajna, co? No, jeszcze można ją ubrać. No to masz zadanie. Ubiorę. Pa! Jedziemy! Trochę za późno przez parowitą. Jezu, a gdzie dziecko? Jest na zajęciach, więc tak wszystko zrobiliśmy, że odbieramy już ją bezpośrednio z zajęć. I... Let's go! Let's go! Okay, let's go! Wiecie, ile mamy do wylotu? Godzinę 40. 40. Dobra, idziemy. To, co my teraz przeżyliśmy, to nasze, naprawdę, to był jakiś jeden wielki cyrk. Dojechaliśmy na lotnisko 16, uwaga, 14, a uwaga, wylot mamy 16:50. Bramki już dawno były zamknięte, rejs nasz był zamknięty. No i my tacy zestresowani, wiecie, mamy 4 walizki do nadania, mamy wózek, co tu zrobić? Prosimy, błagamy, żeby nas przepuścili, pan zadzwonił do kierownika i nas wpuścił. Rozumiecie? Jadąc na lotnisko dzwoniłam 2 razy na infolinię i pytałam, co możemy zrobić. Pan powiedział, że już się nic nie da zrobić i żebyśmy przyjechali po prostu i przebukowali ten lot na inny termin, więc my tacy zestresowani, co tu robić? Ale oczywiście cały czas byliśmy pozytywni i cały czas mawialiśmy sobie, że lecimy, lecimy, afirmacja i to zawsze działa. Wy ogarniacie, że tutaj z prawej strony jest bramka do Toronto i my się tam ustawiliśmy z biletami i Luka mówi, Boże, mycha, to nie tu, a staliśmy w kolejce, więc... Jest. Nowy Jork tutaj. Czy ty będziesz lecieć samolotem? Tak! A shining oh so bright. Lecimy samolotem. Lecimy samolotem. Mama, nie zagłuszaj. Przepraszam, sama teraz solówka. Samolotem.
Pięknie. Co tu mamy w środku? Szczoteczkę do zębów. Ekscytujesz się, że lecisz sam? Jako sam. Może nie masz dziecka? Ale przecież ona i tak do mnie przyjdzie. Myślisz? A, myślę, że tak. Oby nie. Oby nie. Przybliżenie, ale to nie tak. Everywhere in this little town, on this special night. Dostaliśmy menu na dzisiejszy lot i zobaczcie, możemy sobie tutaj wybierać, na co mamy ochotę. I w klasie biznes oczywiście wszystko jest w cenie. No tak, to można lecieć na leżąco. Ale masz łóżeczko sama. Czy ty mi możesz wytłumaczyć, dlaczego mam takie paski na ekranie? Zawsze jak jesteśmy tutaj już w samolocie, to lecą paski. Czy tutaj są takie światła? Światło jest akurat, ale chodzi o to, żeby nie zwalniało ruchu. Zwalnia czy nie? Nie, dobrze jest. Dziecko udaje, że śpi. Ekscytuje się nowym łóżkiem. A my lecimy na kolejną podróż życia. Fajnie, bo Charlie jest coraz bardziej świadoma. Ona nawet teraz się ekscytuje, że leci samolotem. A tyle razy już leciała, ale nie pamięta. Samolocik, samolocik. Tak, lecimy znowu do Nowego Jorku, ale teraz moim zdaniem lecimy inaczej trochę, że wtedy było takie wow, co to będzie, a teraz tak troszeczkę wiemy. Tak, do miasta, które znamy i to jest też inny trip, nie? Wszystko składało się na to, że nie polecimy. No najbardziej tutaj składała figle moja operacja, ale poradziliśmy sobie z tym. Trochę zapłaciliśmy za to, trochę dużo nawet za dopłatę, ale czego się nie robi dla przeżyć. Puszczamy świąteczną myszkę Miki. And here we are. Czas poczuć się jak w domu i przebrać kapciuszki. In the car, on our way back home. Co ty lubisz? Ale są pierogi ruskie czy jak? Jak ruskie, one mają to. To poprosimy my pierogi ruskie, a dla dziecka krewetki. Bajka się już znudziła, myszka Miki, więc czas na bajkę taką, tak? Książeczka. Luka się ekscytuje, że jest opowieść biblijna, a ja chyba tego nie oglądałam. Nie. Jak to jest możliwe? Ja? To wiesz co, włącz i ja zobaczę zaraz, może to oglądałam. To jest Charlie jest zupę widelca. Takie Grinch, tylko on się nazywa chyba Scrooge czy jakoś inaczej. I przychodzi duch przeszłych świąt i pokazuje mu różne rzeczy, przenosi go. To włącz, ja zobaczę, może ja to oglądałam. This is the magic of love. Ja wezmę tą już tkniętą. Nie robi się tak, wiesz? Jak już dotkniesz, to musisz ją wziąć. Może nie. My się z Luką zdecydowaliśmy na pierogi, ale Charlie zachciały się krewetek. Fajnie wyglądają, są z mango, z sosem mango z curry. Zrobimy test pieroga, czy dobry? Dobry. Nie mam luz? To pyszne. Co się cieszysz? Nic. Fajnie ci da? U mnie super, no. Nie martw się. Będzie dobrze, to tylko plama. Idziemy pójść zaraz. Wzięłam ze sobą płatki pod oczy, nakleiłam, włączam zaraz film i mnie nie ma. Mam nadzieję, że jest Kevin. Luka mówi, że jestem nienormalna, ale ja naprawdę, no ja kurczę, mogę w kółko oglądać ten sam film. Nie wiem, dlaczego tak mam, ale uwielbiam. Sprawia mi to dużą radość i tak czuję takie ciepełko domowe, jak oglądam ten film. Aż lecimy do Nowego Jorku, tam gdzie Kevin przebył całą swoją podróż, no to już w ogóle muszę go obejrzeć. I mam małą niespodziankę dla Luki, ale to już powiem mu, jak wylądujemy. I've walked before, it rings with the most welcoming. Pokażę wam, co jest w świątecznej ofercie do oglądania. Mamy Elfa, 4 gwiazdki. O! Yes! And every year when I come back here, this heartfelt feeling goes right through the ceiling. Ja nie wiem, jak ty to robisz. Chwilę.
chwila, moment, ja tu się szarpię. Godzinę, drugą godzinę. Tatuś przejmuje na 10 minut i koniec. Żona śpi, córka śpi. Daddy może iść oglądać filmy. Dzień dobry, my właśnie wstaliśmy i jemy śniadanko, tak? Znaczy dla nas śniadanko, a jak przylecimy teraz ze Stanów, to już kolację, przez to, że jest zmiana czasu. Jeszcze 40 minut i jesteśmy. No, szybko minęło, nie? Bardzo. Przez to, że jest nocny lot. Tak, tak. Super. Od zawsze jak latamy z Luką, to przy lądowaniu czy przy startowaniu samolotu zawsze trzymamy się za rękę. A teraz mamy takiego pierdziążka małego i trzymamy się wszyscy razem. Uwaga, śpiewam piosenkę. It's the most wonderful time of the year. Twoja żona cię oszukała, bo zamiast hotelu Park Lane kupiła hotel Plaza. Na cały pobyt. Serio? Tak. Nie tylko na jedną noc. Szalona jesteś? Tak. Dlaczego tak? Bo nas kocham. I ten okres. Zawsze marzyłam, żeby przyjechać na kilka dni do hotelu Plaza. Ostatnim razem pojechaliśmy jedną. Okres? No teraz, tak. Bilet pieniędzy. Dużo. Nie. Jeszcze więcej niż ostatnio. Jedna noc, słuchajcie, teraz kosztowała 10 tysięcy. No weź, przestań. Ale stwierdziłam, że to jest prezent. Ja za to płacę. To jest prezent dla nas. Wiesz, co moja mama powiedziała dzisiaj? Andziu, ważne są przeżycia. Jeżeli marzysz, jeżeli chcesz, spędź czas w tym hotelu. Pieniądze to są tylko pieniądze. A te wspomnienia zostaną z tobą na zawsze. I już do końca życia będę mówiła, że już któryś raz śpię w hotelu. Ręce mi się trzęsą, jak to mówię. Super, super, no. Fajnie? Nie mogę się doczekać tej wanny. I kupiłam nam od razu śniadanie. A z jakimś widoczkiem? Tak, wysoko napisałam, że wysoko i na miasto, bo ostatnio mieliśmy słaby widok. Więc właśnie jeszcze dopłaciłam za widok. I kupiłam nam od razu śniadanie, więc będziemy sobie tam na dole w tych palemkach jeść. Śniadanko. Przed samym wylotem dzisiaj kupowałam hotel, dlatego że no już się baliśmy, wiecie, tyle razy przekładaliśmy i dzięki Bogu, że nie zapłaciliśmy wcześniej, bo to akurat była oferta bezzwrotna. Bezzwrotna. O. Tylko to nie spodziewałem się, jestem zaszokowany. To jest dla mnie taka niespodzianka, że jakby w ogóle nie, w życiu się bym tego nie spodziewał, nie? Jej! Cały czas uważam, że żartujesz w jakimś co. Nie, jedziemy do hotelu. Dziękuję bardzo, kocham cię, no, ale... Jedziemy do hotelu Kevina, Hotel Plaza. Oglądałyśmy Kevina. Wtedy był taki jakby eksperyment, a teraz tak. Jest regularne spanie tam. Nie no, cudownie, dlatego bardzo chciałam to przeżyć. Ostatnio było mi za krótko. No. Chociaż ostatnio mówiliśmy, że szkoda kasy, że było fajnie w naszym hotelu, ale to ja cały czas powtarzam. Znaczy, ja pieniądze to są tylko pieniądze. No tak, to ja wiem, ale no dobra. Twoja żona zamarzyła sobie. Dobra. Ale ty też się cieszysz. Kevin, nadchodzimy! Dzisiaj przed samym wylotem kupowałam hotel i mówię do Luki, dobra, to rezerwuję ten Park Lane. I tak siedziałam i mówię, nie, jedziemy do Plazy. Kupuję Plazę, robię mu niespodziankę, to jest prezent, także jedziemy do Plazy. You know it's Christmas, when the snow starts to fall. Ja nie wierzę, że my znowu to robimy, że tutaj jesteśmy, że się w końcu udało. No. Jesteś team Miami na przykład, team Nowy Jork, czy team w ogóle coś innego, nawet jak nie byłeś? Team podróżowanie i doświadczenie, no tak, po całym świecie. No, na stałe to w Miami wybrałam. Tak? Tak, ciepło, przyjemnie. Ale jednak tego, żeby pojechać i coś porobić, to Nowy Jork. Powiedz Nowy Jork. Jesteśmy! Ale cudownie tu wrócić. Cześć, bomba, ty tu byłaś już, wiesz, nie pamiętasz. Fajnie, światełka. Then you know it's Christmas. Tak nie było w zeszłym roku. No tak, jest różnica. Pięknie jest. Magicznie, tak biało, świeżo. The children above all. Then you know it's Christmas. Robię właśnie check-in w hotelu i pierwsze co, jak weszliśmy, to mój Boże, tutaj pięknie pachnie jaśminem. I przypomina mi się to właśnie, jak wtedy pięknie pachniało. I jest trochę inaczej, są naprawdę piękne, takie nowoczesne, takie inne ozdoby. W poprzednim roku jeszcze było tak trochę covidowo, teraz już ten covid nie jest tutaj w Stanach odczuwalny.
póki co, nie? Bo dopiero przyjechaliśmy. Dobra, to się może przytrafić tylko mi. Zgubiłam właśnie kartę płatniczą. To jest po prostu jakiś hit. Dobrze, że mam trzy inne za sobą. Maybe try this one, okej? Okay? Masakra. Przeszukałam całą torebkę, w portfelu nie ma i wiesz co? Właśnie sobie uświadomiłam, że dałam ci na lotnisku. No. Ja myślałam, że po prostu zaleje się potem tutaj. Masz? Nie mam. Masz? Nie mam. Masz? Nie mam. Przestań. Nie. Masz. Masz, proszę cię, bo już mi... Masz. Zostawiłeś w automacie? Ja pierdzielę, serio. Przekurwa, daj to. Kodziado ty. Co dostałaś od pani Mikołajowej? Takiego pieniążka dostałaś? Piękna jest ta winda. 16 piętro. On powiedział, że mamy 50... nie dzwoń. Że mamy 50 dolarów na dzień. Także możemy teraz na przykład zejść sobie na dół, wypić jakiegoś drinka albo coś zjeść, o. I mamy na każdy dzień 50 dolarów do wykorzystania tutaj w restauracji. Fajnie. Już poza śniadaniem, super. Które kupiłam. Śniadania tutaj nie są zawsze wliczane. No, ale to i dobrze, ale przynajmniej nie będziemy musieli kombinować, tylko mamy śniadanko. Ostatnio mieliśmy też na samym końcu. No, ale no, na pewno nie tutaj. Nie na 16. No nie, wiecie, byliśmy prawda? Dużo niżej. Teraz zaznaczam. Daj, ja wejdę najpierw tak jak ostatnio. Dobra. Ja wejdę najpierw, odwróć się, nawet nie zaglądaj. Zobaczymy, czy czymś się różni. Nie wiem, czy tutaj to mieliśmy, ale już widzę, że pokój jest identyczny. No dobra, a widoczek? Jeszcze zobaczymy, czy to zaraz. Dobra, Angelika wam pokaże zresztą widok. No, łazienka jest petarda po prostu. Dobra, możesz wejść. Czekaj, taki sam. Dać, bo walizki przybyły. Taki sam. Taki sam? Tak. Taki sam, ale no bardzo fajnie. Najlepiej wydane pieniądze. Tak? Tak się dobrze czujesz tutaj? To. Ja naprawdę się czuję tutaj świetnie. Na przykład jak byliśmy w hotelu Versace, to te wydane pieniądze były dla mnie... Niezbyt dobrze to wspominam. Tutaj bałam się tam, źle się tam czułam w tamtym hotelu, a tutaj się czuję tak fajnie. Pięknie pachnie, jest no cudownie. I samo to, że to jest Plaza Hotel i jako dziecko zdecydowanie. Hotel cały czas u Kevina i się ekscytowałam tym. I teraz to jest takie, wiesz... Spełnienie marzeń trochę, nie? No tak, tak, zdecydowanie. No to o to chodzi w zasadzie, bo wiesz, bo nawet ten hotel sam w sobie, no czy on jest wart tych pieniędzy tak ogólnie? Nie. To ogólnie nie, no bo są pewnie za te pieniądze można kupić, wiesz, coś niesamowitego, nie? Ale to właśnie taki do odhaczenia w życiu. Chodź Charlie, zobaczysz wannę, będziemy się kąpać. Wróciliśmy tak? Tu. Czaisz? Wróciliśmy, ja nie musisz, no skocz na łóżko, tak jak wtedy, musisz tradycję. A, zapomniałem, ale cię podjudziłem. Ona już jest taka świadoma, zupełnie inna, nie? Niż, tak. niż rok temu wtedy. Czekaj! I skaczemy na łóżku! Luka idzie zaraz do maka, dlatego że nie wzięliśmy przejściówek, a zawsze lepiej nam pracować nie na przejściówce, a na ładowarce takiej, wiecie, o Jezu, moje włosy! Naładujemy telefony, bo nam totalnie padły i zejdziemy sobie, myślę, na tu coś zjeść. Co, mysza? Tak, tak. Kurczę, teraz zobaczyłam, w tamtym roku mieliśmy chyba taką złotą wannę. Pamiętasz? Nie. Tak. Taka, złota była taka stylizowana, tak. A teraz jest taka zabudowana. I to, co tutaj uwielbiam, to, że są kosmetyki Guerlain. Super, to jest takie dopieszczenie. Takie prezenciki. Uchamy, jak pachnie. Pięknie, tak kwiatowo, miodowo. Podoba ci się? Tak. Moje słoneczko. Mamy lamy i tu pod wodę teraz. Coś, Mieszku. No pan? W pokoju hotelowym, żeby jak tak jest. No bo ja się boję, ja jestem w Ameryce. Wiem. Słuchaj. Samą przejściówkę. No to cudownie, dlatego że tak. Mamy aparat naładować. Ja mam suszarkę. Steampod. Nie, to do iPhone'ów, ja byłem w Apple'u. No dobrze, ale musimy jeszcze załatwić no to przejściówkę. Tam wiesz, w sklepie krzak tak zwany. Pojechaliśmy na dół, słuchajcie, coś zjeść. I dzwonię specjalnie na recepcję zapytać się, do której jest otwarta restauracja. Pan powiedział, że do 22.30. Ja mówię, no to super. Idę na dół zadowolona, pytam, czy możemy zjeść, a pan mówi, że do 22.30 jest. Ja mówię, to jeszcze mamy czas. Pytam, która godzina, mówi 23.30.
Dobra, spierdziela nam jeden dzień i nie montuję dzisiaj, nie mam siły. Co ty na to? Idę się kąpać, idę się ogarniać. Przez to teraz w Polsce jest 5 rano, tak? Czy 6 już? Do 6. Spaliśmy tylko kilka godzin w samolocie, więc ja po prostu czuję się, jakby moja dusza z organizmu wychodziła. Znasz to uczucie? Idziemy się kąpać, kończymy. Jesteśmy w Nowym Jorku! Dacie wiarę, Boże, sama w to nie wierzę. Mieliśmy tutaj już być 25 listopada, ale... się przechorowało. Przechorowało się. No i teraz jesteśmy tutaj, dzięki Bogu. Gdzie jest bomba idzie ta nasza? Co ty masz na rączkach? Bransoletki. Już nie wiem skąd, ale kiedyś dostałyśmy takie bransoletki. Zobaczcie, tutaj jest dla Charlie. A to też jest twoje Charlie, czyli ta duża jest mamy, tak? Wybaczcie kochani, że będzie jeden dzień przerwy, natomiast po co? Po co mamy się zajeżdżać? Chcemy fajnie tutaj spędzić czas, nawet jak ja dzisiaj będę montować do nocy, to rano będę nieprzytomna, musimy wstawać, nagrywać, więc wolę zrobić sobie jeden dzień przerwy i po prostu dzisiaj odpuścić sobie montaż i jutro z samego rana wstajemy, nagrywamy i wieczorem po prostu smontuję ten dzisiejszy dzień. My już jesteśmy przebrane w świąteczne piżamki. Idziemy spać, normalnie odlatujemy, więc dzięki Bogu, że odpuściłam sobie ten montaż. No i taka niespodzianka, kochani, jesteśmy w Nowym Jorku. Dajcie znać, jak Wam się to podoba. Wiem, że w zeszłym roku bardzo Wam się podobały filmy właśnie z tego miejsca. Także na pewno przez najbliższe kilka dni coś fajnego dla Was tutaj ponagrywamy. Zadowolona jesteś, że jesteś na wakacjach? Tak? When everything is white, glimmering silver white, and stillness fills the night. It's Christmas, a winter wonderland, a snowball in each hand. Take me away, Christmas Day.